to powtarzałem dzisiaj widzom od samego rana bez żadnej przesady, że jedno z naszych zaskoczeń, bo istotnie te wakacje polegają na tym, że jeździmy i gdzie byśmy nie wpadli, tam robimy coraz większe oczy, bo to miło wygląda. Wie pani co, byliśmy w sobotę w Toruniu, straszyli nas, mówili, żeby nie wyjeżdżać, po co jechać na przedmieścia, nie mają racji. A co takiego najbardziej tutaj pana nas zaskoczyło? To miejsce, w którym jesteśmy. Wyspa Muńska, sposób, w jaki jest zagospodarowana rzeka, to jak ona wygląda, to, że gdyby człowiek chciał się w niej skąpać, to nie będzie miał tego problemu, który miałby po kąpieli w Wiśle, podejrzewam, w Warszawie. I to, że wszyscy wyciągają rękę, są pomocni, to, że przychodzą podejrzeć nas z drugiej strony, to, że jakby ta rzeka sprawia, że ludzie po prostu zwyczajnie... To nie jest tak, że trzeba wymyślić coś, żeby ludzie... Bóg wie, jakie rzeczy do wykorzystania. Oni sami się sobą zajmą, jeśli ty dasz im przestrzeń, trawę, ławkę, ścieżkę rowerową, to żyje. Z każdym programem, mimo że pewnie za chwilę będziemy kończyć, jest tych osób, które przychodzą zobaczyć nas od drugiej strony, jest coraz więcej i mnie trochę dekoncentruje i przeraża ta cisza, która jest, bo ja robię swoje, mówiąc normalnym głosem, tak jak z panią teraz, to sobie idzie w świat, idzie w telewizor, natomiast oni wszyscy stają, słuchają, patrzą. I w którymś momencie też bardzo chcą jakby takiego kontaktu, na jakim nam zależy, tylko to, czy ja czasem mam 5 sekund, czasem 10, czasem 15, muszę non stop przepraszać, ale to jest intrygujące i ciekawe doświadczenie. Czyli co, możemy się spodziewać, że za rok że jeszcze bardziej skrócimy dystans? Tak, o ile się jeszcze da. Miałem właśnie dzisiaj pływać kajakiem, jeszcze stoi tam, widzę przygotowany na przystani, ale po prostu nie było czasu, bo tak jak dzisiaj jeden z kapitanów mówi, u was to wszystko na żywioł, trochę na kolanie, ale to tak działa, że rzeczywiście jak my zaczniemy, to te 4 godziny później płyną jak brda. No, wszystko się dzieje w jednej chwili. To, że płyniemy sobie motorówką i nagle wsiadamy do kogoś na boathouse i sprawdzamy, jak mu się żyje. Po prostu tak to wychodzi od tak i nad tym wszystkim trzeba panować. A do opanowania są, jakby nie było, dwie ekipy. Jedna tu, jedna na wodzie, jedna tu, a druga jeszcze w Warszawie, czy trzecia w Warszawie. To jest po trzykroć czasem trudne.